I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Na dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam kilka lotów, które wykonałem zaraz po zakupie swojego drona, w sumie to w pierwszym tygodniu. Zakupiłem dron DJI Mavic Mini 2 i chciałem się z Wami tutaj podzielić swoimi pierwszymi obrazami z kamery 4K, jaka znajduje się tutaj w tym małym, pięknym, małym, fantastycznym urządzeniu. Jest to zbiór ujęć, jakie udało mi się w ciągu ostatniego tygodnia nagrać i zmontować tutaj dla Was i dla siebie, tak aby mieć porównanie w przyszłości, jaki progres uczyniłem w nauce latania i montażu tego typu ujęć. Także zapraszam do oglądania. W międzyczasie, tak jak obiecałem na ostatnim filmie, chciałbym Wam tutaj opowiedzieć trochę specyfikację tego urządzenia oraz kilka zagadnień czysto prawnych. Jeśli chodzi o najważniejsze tutaj technikalia związane z tym dronem, DJI Mavic Mini 2 ma możliwość lotu około 31 minut nawet na swojej baterii. Jego pułap, na który może się wznieść maksymalnie, to są 4000 metrów, to są 4 km, a odporność na wiatr wiejący z prędkością 10 metrów na sekundę pozwala tworzyć wspaniałe ujęcia z kamery 4K. Zdjęcia o rozdzielczości 12 megapikseli i prowadzić transmisję wideo na odległość do 6 km. Tak więc tym dronem, mając oczywiście odpowiednie uprawnienia, możemy oddalić się o 6 km z miejsca startu. A mając odpowiednie uprawnienia, mam na myśli fakt, że bez uprawnień takim lotem nie możemy odlecieć dalej niż w zasięgu naszego wzroku. A również jeśli chodzi o pułap, na który możemy się wznieść, to jest maksymalne 120 metrów i właśnie na takie 120
metrów domyślnie ustawiony jest dron i wyżej już wznieść się nie można, jeżeli się tego ustawienia po prostu nie zmieni. Tak jak wspominałem, dron waży mniej niż 250 gram, co daje możliwość użytkowania go pomimo braku specjalnych uprawnień na pilotaż takich statków bezzałogowych, jakim oczywiście jest dron. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Jest kilka spraw takich, o których nie można zapominać, prawnych, i teraz wam je zaprezentuję. Pierwsza sprawa to jest to, że trzeba zarejestrować swój dron bezpłatnie oczywiście na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i nadać i nadany numer, który otrzymamy z tego urzędu, umieścić na swoim urządzeniu, czyli trzeba to urządzenie opisać. Kolejną sprawą jest możliwość zainstalowania aplikacji Drone Radar, przy pomocy której będziesz mógł sobie sprawdzić, czy można latać w wybranej strefie. Taka mapa również w tej aplikacji Flystore jest i pokazuje różne strefy, więc można się tam zagłębić w temat. Następną rzeczą jest to, co już wspominałem, niemożliwość przekraczania 120 metrów wysokości i dron musi być zawsze w zasięgu twojego wzroku. Kolejną sprawą jest niemożność przelatywania nad zgromadzeniami ludzi i latanie w okolicach lotniska, a konkretnie do 6 km od lotniska najbliżej musimy się oddalić, żeby móc sobie tym dronem przeprowadzić lot.
Tak więc jeżeli chodzi o specyfikację, to tutaj najważniejsze informacje Wam podałem. Oczywiście bardziej zagłębiając się, możecie sobie wejść na stronkę czy producenta, czy jakiegoś sprzedawcy i te wszystkie różne techniczne tematy sobie wyczytać. A ja tutaj zostawiam Was z tymi, no na ten czas, ujęciami dla mnie bardzo urokliwymi, trochę takimi sztywnymi, ale oczywiście nauka trwa i z każdym kolejnym lotem będzie tylko lepiej. Także trzymajcie za mnie kciuki, dajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia na kolejnym filmie. Siemanko!